Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej temu oto dyskowi PCIe SSD od firmy Plextor, model M8PE. Jest to jeden z najszybszych dysków PCIe. Najpierw kilka słów o samym dysku, a potem przyjrzymy się, jak sprawuje się w praktyce i jakie ma parametry. Dysk twardy PCIe od Plextora jest to de facto dysk twardy M.2 osadzony w tym oto adapterze PCIe. Na górze jest solidny metalowy radiator, wyposażony również w diody LED informujące o stanie pracy dysku, a także dodające czasami uroku, gdy zamontujemy ten dysk w naszym komputerze. Natomiast minusem jest to, że do niego trzeba wpiąć adapter SATA zasilania, żeby te diody pracowały tak, jak mają pracować, czyli informować o stanie pracy dysku, bądź też spoczynku, gdy dysk nie jest wykorzystywany, oddychać takim ładnym czerwonym światłem. Sam dysk zbudowany jest na pamięciach MLC od firmy Toshiba i dysponuje kontrolerem Marvel, który ma do dyspozycji 4 kanały. Oprócz tego sam kontroler ma do dyspozycji aż 512 MB pamięci cache DDR3. Dyski te występują w czterech pojemnościach: 120, 256, 512 i 1 TB. Ten aktualnie, który mam w rękach, jest to 256. Dyski te wspierają technologię NVMC, czyli ogólnie mówiąc, nie wdając się w zawiłości techniczne, dyski te odciążają kontroler wejścia-wyjścia, przez to te transfery mogą być jeszcze wyższe. Żywotność tego dysku określa producent na około 384 TB zapisu, udziela też 5-letniej gwarancji i przewiduje średni czas pomiędzy awariami na poziomie 2 400 000 godzin. Deklarowane prędkości odczytu i zapisu to jest odpowiednio przy zapisie 900 MB na sekundę, a przy odczycie do 2000 MB na sekundę. Oczywiście mówimy o odczycie sekwencyjnym. Jak widzicie po zdjęciu samego radiatora, w środku na płytce jest zamontowany dysk M2E w slocie, który styka się z samym radiatorem za pomocą termopada. Przy tych dyskach użycie radiatora jest konieczne, ponieważ samym już radiatorem potrafią się rozgrzać do 60 stopni, także po jego zdjęciu te temperatury już mogłyby zagrażać bezpieczeństwu samego dysku SSD. Wiemy już troszkę na temat tego dysku, wiemy, co ma w środku ten adapter i teraz zobaczmy, jak sprawuje się podczas pracy z plikami i podczas testów syntetycznych. A później spotkamy się na kilka słów podsumowania. Sami widzieliście, jak ten dysk sprawuje się w praktyce, jakie ma czasy dostępu, jaką ma prędkość odczytu i zapisu. Jest to jeden z szybszych dysków na rynku. Nie najszybszy, ale jeden z szybszych. Na pewno wygrywa pod względem stosunku swojej ceny do prędkości. Jest to chyba jeden z najbardziej opłacalnych dysków PCIe dostępnych aktualnie na rynku, oferujących takie parametry pracy. Ceny do wszystkich modeli, łącznie z modelami PCIe i też M2E, znajdziecie w opisie pod filmem, także możecie sobie sprawdzić, ile te dyski kosztują, zarówno w jednej, jak też w drugiej wersji. Dla kogo jest taki dysk? Moi drodzy, Plextor zaleca ten dysk profesjonalnym graczom. Może nie będę się do tego odnosił, dla mnie ważniejszy byłby parametr odczytu i zapisu przy pracy z obróbką filmów, gdzie naprawdę tych danych trzeba sporo załadować do oprogramowania, w którym montujemy film,
niż to, czy gra zapisze się, czy też wczyta jakąś lokację sekundę czy dwie dłużej. Ale nie będę się kłócił, może są takie osoby, dla których jest to ważne. Także zdecydowanie ten dysk polecam osobom, które zajmują się profesjonalnie pracą na swoich komputerach i naprawdę pracują z dużymi plikami, które wymagają częstego dostępu, częstych zapisów, częstych zmian dokonujecie w tych plikach, bądź też często ładujecie dużej wielkości pliki do programu w celu ich obrabiania późniejszego. Zdjęcia, filmy, rendery, cokolwiek robicie. To naprawdę ułatwi Wam życie i przyspieszy pracę i będziecie mogli wyjść wcześniej do domu, a nie siedzieć po godzinach. Dysk naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie pod względem swojej prędkości odczytu i zapisu. Troszeczkę oczywiście poniżej tego, co deklaruje producent, ale wszystkie te transfery, które podają wszyscy producenci, są uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych, a nie na zwykłych PC-tach, także tutaj nie ma się co dziwić, natomiast i tak jest to najszybszy dysk, jaki do tej pory testowałem. Jedynym takim niesmakiem i minusem, który mi się rzucił tutaj w oczy, można powiedzieć, podczas pracy z tym dyskiem, jest dodatkowe złącze, które wymaga podłączenia wtyczki SATA, żeby diody mogły świecić tak, jak producent przykazał, czyli żeby diody świeciły tak, jak dysk pracuje. Odczyt, zapis, diody migają, dysk w spoczynku, diody delikatnie, powolutku pulsują, tak by oddychają. Jeżeli nie podepniemy tego złącza SATA, dysk oczywiście będzie pracował jak najbardziej, bez żadnego problemu. Natomiast jedynym problemem będzie to, że te diody będą się zachowywały w sposób randomowy. Raz zaczną świecić jasno, raz będą przygasać, raz będą migać. Taka trochę dyskoteka nam się zrobi w komputerze i to troszeczkę drażni. Dlatego trzeba podpiąć to SATA, żebyśmy mieli ładne efekty wizualne i też, żeby te efekty wizualne nie drażniły nas, jeżeli mamy okno szczególnie w obudowie, bo jak mamy zasłonięty panel boczny, to tam PAL 6. Natomiast przez to wszystko, że trzeba tą wtyczkę SATA tutaj wpiąć, zaburza to całą kablologię w komputerze, bo zawsze staramy się gdzieś te kabelki poukrywać z tyłu, żeby ich nie było widać na wierzchu, przynajmniej mam taką nadzieję, że się staracie. Natomiast kabel SATA wystający z przodu pod albo nad kartą graficzną, no niekoniecznie to musi ładnie wyglądać w środku obudowy. Reasumując, moi drodzy, leci ode mnie wyróżnienie za wydajność dla tego dysku Plextora M8PE. Naprawdę jeden z szybszych dysków PCIe na rynku i też chyba najlepszy stosunek ceny do wydajności wśród dysków PCIe. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się podobało, dajcie kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Wideoblog Tech.